Po tym wszystkim, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i co się w ogóle dzieje w związku z uchodźcami i emigrantami z innych części świata do Europy, mam na myśli Francję, Włochy, Niemcy przede wszystkim, w zasadzie całą Europę, odzywają się głosy, szczególnie w Polsce, jacy to politycy niemieccy, jaka to Merkel była głupia, jacy to Skandynawowie są głupi, nie zdają sobie sprawy, Francuzi nie zdają sobie sprawy, oni wpuścili ich, Skandynawowie też zniszczyli swoją kulturę, wpuszczając tak jak leci miliony osób. I tak się mądrzą często polscy politycy. Wydaje mi się, to zupełny nonsens. Oni wcale nie są tacy głupi, ani Francuzi, ani Niemcy, ani Hiszpanie, ani Szwedzi, ani Norwegowie. Po prostu oni wykonują polecenia jeszcze większych sił. No może to brzmi jakoś spiskowo, ale chyba jedynie można to w ten sposób wytłumaczyć, bowiem kwestie emigracji nigdy nie były rozpatrywane na otwartym forum. Zawsze towarzyszyła temu wielka propaganda z jednej strony i odpowiedni zamordyzm z drugiej strony. Zresztą mamy to do czynienia również z tym w Polsce, gdzie w ogóle jeżeli ktoś się wypowie, że nie chce, żeby byli emigranci w Polsce, no to to już w ogóle jest przestępstwo, za które się powinno iść do więzienia. A to, że się chce, że oczywiście to dobrze, tylko trzeba ich wybierać, no to jest takie mniejsze przestępstwo. Także to naprawdę wygląda na skoordynowane działanie. Tak wygląda, że cała Europa ma się zmienić. Zresztą niektóre osoby i niektóre organizacje mówią to wprost eksplicite, że Europa musi przejść wielką transformację i nie będzie już w dalszym ciągu tym monolitycznym kontynentem, białym kontynentem, że to musi być złamane, że kręgosłup Europy musi zostać złamany. No może nie mówią w tym językiem, że musi być, zostać złamany, ale że musi przejść wielką transformację i że to będzie już inna Europa pod względem kulturowym, rasowym i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest takie proste, że Merkel zapraszała, a ona się pomyliła. Po prostu ktoś, Merkel, zdawała sobie sprawę, co by było, gdyby ona nie zapraszała, albo gdyby postawiła w 2015 roku wojsko na granicy i tam nie wpuszczała tych uchodźców. No sądzę, że nad Niemcami pojawiły się bombowce B-52 czy jakieś inne i byłaby powtórka z Jugosławii. Tak mi się wydaje. A w Anglii widać jak na dłoni. Widać to wyraźnie, że władze tego kraju są przeciwko własnym obywatelom i wysyłają policję na własnych obywateli, żeby ich pałować i gnębić i wsadzać do więzienia. Dajmy na to za takie straszne przestępstwo, że ktoś stał na ulicy i krzyczał. Ale to, że jacyś uchodźcy przedtem chodzili z nożami czy kwasem i napadali na brytyjskie dziewczęta, to policja była bardzo, bardzo, bardzo delikatna i w ogóle to było uciszane. Zresztą podobną sytuację mamy i w Polsce, gdzie stosunek do imigrantów musi być pozytywny, bo Polska ich potrzebuje i nie tylko Ukraińców potrzebuje, których już jest kilka milionów, ale jeszcze innych i tak dalej, i tak dalej. No, jeszcze w sprawie tych wszystkich totalitaryzmów to mogę przypomnieć tutaj ciekawe oświadczenie ministra Izraela, który powiedział, że trzeba by te 2 miliony Palestyńczyków zagłodzić. No jedyny szkopuł w tym, że na razie przeszkadza trochę nam ta opinia publiczna. A chciałbym tutaj przypomnieć, że jeden wprawdzie nie członek rządu, ale polityk spoza parlamentu, niemniej dosyć znany, wypowiedział się wprost, że po prostu trzeba tych Palestyńczyków zagazować, co w ustach izraelskiego polityka brzmiało no, dosyć dziwnie. No i takie to mamy postępy
sił postępowych.